Ojcze, ja modlę się, aby Twoje słowo docierało dzisiaj do ludzi. Niech Twoje słowo przebija się przez intelekt i przez uczucia. Niech dotyka głęboko serc ludzkich. W imieniu Jezusa. Przyjaciele, chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć troszeczkę na temat modlitwy osobistej, na temat osobistej komory. Chciałabym, żebyście wszyscy stali się wojownikami modlitwy. Kiedy staniesz się wojownikiem modlitwy, kiedy będziesz się modlił, nie tylko w niedzielę w kościele i nie tylko wtedy, kiedy jest modlitwa wstawiennicza w środę, będziesz widział wymierne efekty w swoim życiu. Otwórzcie sobie list do Rzymian 8:34. Mówiłam o tym w zeszłą niedzielę na uwielbieniu, ale chciałabym, żebyśmy to przeczytali sobie razem, ponieważ to jest bardzo ważne, aby zaglądać do Słowa Bożego. Dużo ludzi znudziło się czytaniem Słowa Bożego i myśli, że już przeczytałem to, więc już więcej do niego zaglądać nie będę. Już czytałem tak naprawdę ten werset, co on tak naprawdę może do mnie powiedzieć. Ale może do ciebie powiedzieć głębiej. Musisz wiedzieć to, że każdego dnia jesteś o krok do przodu w poznaniu Boga. I za każdym razem, kiedy sięgasz do Słowa Bożego, masz zupełnie inne zrozumienie Słowa Bożego. List świętego Pawła do Rzymian 8:34. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał. Ten, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Chcę, żebyście wiedzieli, że każdego dnia Jezus Chrystus wstawia się za wami w niebie. Ja wierzę w ten werset jak wariat. Wierzę w to, że Jezus każdego dnia wstawia się za mną w niebie. Nie jestem człowiekiem religijnym i nie szarpie mi zwoi mózgowych diabeł, tak? Kiedy danego dnia nie obmodlę z kartki różnych rzeczy. Ponieważ ja wierzę w to, że Jezus Chrystus wstawia się za mną w niebie. Od 2000 lat Jezus Chrystus wstawia się za nami w niebie. Poczytajcie to sobie i poanalizujcie to sobie. Miejsce, w którym dzisiaj jestem, to jest miejsce panowania nad diabłem. Tego Wam życzę. Życzę Wam, żebyście byli w takim miejscu, żebyście panowali nad diabłem w swoim życiu. Nie gwarantuję Wam, że okoliczności zawsze Wam będą sprzyjały, ale gwarantuję Tobie, że w Chrystusie Jezusie masz władzę nad wszelkimi okolicznościami. Dużo ludzi do mnie mówi tak, miało być tak pięknie. Ja mówię, ale co to znaczy pięknie? Powiedziałaś do mnie, że będzie dobrze. Ja mówię, zawsze dodawałam w Chrystusie. Zawsze mówiłam, będzie dobrze, ale w Chrystusie. Kiedy ja oddałam swoje życie Jezusowi, świadomie, jako Panu i Zbawicielowi, to wewnątrz mnie zapanował nieziemski pokój, a naokoło mnie szalała diabelska burza. Zamknęli do więzienia Artura. Nie wiem, co to w ogóle dla Was znaczy. Zamknęli do więzienia mojego taty. Zaznaczam. Oddałam życie Jezusowi. Miało być tak pięknie. Właśnie zabierają mi męża. Mieszkamy w małej miejscowości, w której jest duża moja rodzina. I nagle do więzienia zamykają mojego tatę. Do więzienia zamykają jednego szwagra, drugiego szwagra. I całe piekło krzyczy do mnie, gdzie jest ten Twój Bóg? A ja miałam z Nim osobiste spotkanie. I wiem, że jest wewnątrz mnie. I wiem, że mam w sobie pokój, który przewyższa ludzkie zrozumienie. To było nie do wytłumaczenia. Ja nigdy nie miałam do nikogo pretensji, rozumiecie? Z uwagi na okoliczności, które były wokół mnie, były różne. Ja byłam oskarżona o współudział w zorganizowaniu grupy przestępczej,
groziły mi lata więzienia. Rozumiecie? Nie wiem, z czym się zmagacie. Chcę wam powiedzieć, że od kiedy oddałam życie Jezusowi, jestem człowiekiem modlitwy. Mogę powiedzieć, że modlę się cały czas. Ostatnio ktoś, jeden człowiek powiedział do drugiego: nie mów nic na nią. Mam świadectwo jej modlitwy. Jak się modli, to fiury lecą. Nie zaczynaj. Rozumiecie? Przez lata wypracowałam sobie duchową wartość. Ja wierzę w duchową wartość. Nie odpuszczaj modlitwy. I ja w ogóle nie mówię o tym, że pomodlić się tak, wiesz, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i coś tam w ogóle odklepać. My się musimy uczyć modlitwy autorytetu. Modlitwy takiej, że jak ty podnosisz swój głos, to diabeł natychmiast ucieka. Rozumiecie? Ja o takiej modlitwie mówię. Ja w ogóle wierzę w to, że Jezus wstawia się za mną w niebie. I za tobą też. Przyjęłam pewne prawdy i bardzo poważnie do nich podeszłam. Szacunek do Bożego Słowa. Jaki masz stosunek do Słowa? Ja będę rozwijać to, co będę mówić. Zobacz w ogóle dzisiaj. Zobacz, jaki masz stosunek do Bożego Słowa. Wiecie, my możemy opowiadać świadectwa cudów, uzdrowień i tak dalej, ale również świadectwami jest to, że czytałeś Słowo i Słowo cię przekonało. I Słowo wykonało w tobie taką i taką pracę. To jest też świadectwo. To jest ogromne świadectwo, że Słowo mnie przekonało do jakiejś rzeczy. Posłusznie potrzebę do Słowa, bo w Słowie jest napisane. Jak ja przeczytałam w Słowie, że stare przeminęło, oto wszystko uczyniłem nowym, to zdecydowałam, przebaczam. Przebaczam największemu winowajcy w moim życiu. Ponieważ Boże Słowo powiedziało. Chrystus powiedział. Rozumiesz? To jest dla mnie bardzo ważne. To nie jest dla mnie coś wyświechtanego, coś mało ważnego, coś takiego, co można splunąć. Dla niektórych dzisiaj imię Jezus znaczy tyle, co filiżanka kawy. Tyle, co ciasto na naleśniki. Wiecie? Chrystus ma być dla ciebie najważniejszy. Zadaj sobie dzisiaj pytanie. Ile znaczy dla ciebie Słowo? Odpowiedzialność modlitewna za swoje życie. Ja od początku swojego przyjścia do Boga jestem odpowiedzialna sama za moje życie. Wiem, że Artur też się o mnie modlił. Wiem, że mama się o mnie modliła. Wiem, że wtedy w różnych momentach mojego życia ludzie, z którymi byłam, z którymi byłam blisko, też się o mnie modlili. Ale ja nigdy nie składałam odpowiedzialności za moje życie na życie innych ludzi. Rozumiecie? Ja wzięłam w ogóle odpowiedzialność w swoje ręce. Ja skopię diabłu dupę. Ja się będę modliła tak, że w fizyczności będzie widać, że ziemia jest przeorana. Rozumiecie? Tak mamy się modlić. Ludzie się boją takiej modlitwy. Czemu wy tak krzyczycie? Ja mówię, to nie chodzi o krzyczenie. To jest modlitwa autorytetu. Modlitwa autorytetu. Diabeł naciera agresywnie. Diabeł jest agresywny, bo jest głodny. Rozumiecie? On jest agresywny, bo jest głodny. Ja się modlę, bo mi zależy. Ja w modlitwie wkładam całą siebie. Rozumiecie? Ja się modlę całą sobą. Ja mam wizualizację, kiedy ja się modlę, to ja w ogóle wiem, o co ja się modlę. Ja jestem skoncentrowana, ja widzę, ja mam w głowie poukładane rzeczy. Ja wiem, że w ogóle jak trafiam, to trafiam nie jak w próżnię, ale trafiam w cel. Jestem wstawiennikiem. Jestem proroczym wstawiennikiem.
Najpierw uczyniłam z siebie wstawiennika do mojego domu. Do mojego domu. Pamiętam, jak Artur siedział w więzieniu i Wiktorek był mały. Jeździł ze mną do kościoła, strasznie płakał. Mamo, nie zostawię mnie tylko na tych szkółkach niedzielnych. Ja wiem dlaczego. Ja się boję, że ty nie wrócisz. Wiecie, w ogóle bał się, że ja nie wrócę. Ja jego nauczyłam modlić. Ja mówię, chcesz, żeby tata wyszedł z więzienia? Tak, każdego wieczora klękaj na kolanka i wznoś swoje rączki do Boga i módl się, żeby tata wyszedł z więzienia. I wiecie, że on się modlił. Ja wiem, że on rozpozna czas Bożego nawiedzenia, że Bóg mu to wszystko przypomni, że zobaczy w ogóle, rozpozna Boży głos do swojego życia i raptem w ogóle będzie jak wulkan. Bo mamy taką wizję, że przerośnie nas. Wskoczy od razu jak śliwka w kompot. Modlił się, dzieciak się modlił. Rozumiecie? Modlitwa to nie jest coś, czego nam się chce. Wielokrotnie się nie chce modlić. Trzeba brać autorytet nad chceniem. Rozumiecie? Zobaczcie, to jest takie wszystko piękne. Dużo ludzi na internecie umieszcza. Wszystko mogę w tym, który umacnia mnie. Ale to trzeba zrealizować potem do swojego prywatnego życia. Wiecie kiedy? Wtedy, kiedy grzmi. Wtedy, kiedy jest opresja. Wtedy, kiedy chce ci się żygać. Wtedy, kiedy Bóg kościoła odchodzi. Wtedy, kiedy cię przeklinają. Wtedy, kiedy mówią ci, nic ci nie wyjdzie. Wtedy, kiedy wszyscy są przeciwko tobie. Rozumiesz? Ty dajesz siebie, a ktoś ci nóż bebech. Wtedy masz się modlić tak samo, jak się modliłeś 3 miesiące temu. Zaraz wam opowiem o ludziach modlitwy. Dalej. Ustanowienie Jezusa w centrum i składanie swojego życia w ofierze, czyli płacenie ceny. Ja te rzeczy ustanowiłam w swoim życiu. Płacę cenę cały czas w moim życiu, bo zrozumiałam, że za cenę krwi zostało wykupione moje życie z ręki od diabła. I wiem, że wszystko ma swoją cenę. Za cenę krwi twoje życie zostało wykupione z ręki diabła. Płać cenę. Bądź człowiekiem modlitwy. Składaj swoje ciało w ofierze. Jeśli nie będziesz płacił ceny, będzie w tobie rósł pretensjonalny ton. Rozumiecie? To w ogóle rzeczywistość nie lubi próżni. To tak działa. Demony się nie rozmnożyły, one są wciąż takie same. W ogóle wiecie, że ja tą całą sytuacją odejścia ludzi i tak dalej, to mnie w ogóle nie zaskoczyło. Wiecie dlaczego? Bo to jest życie. Kocham cię życie. Rozumiecie? Wiele jeszcze będzie takich sytuacji, ale ważne, żebyś ty w swoim życiu na skutek modlitwy ustanowił pewien czpień prawdy. Tego się nie daje przez nałożenie rąk. Ja ci tego z portfela nie dam. Rozumiesz? Tego ci nikt nie da. Ty musisz to mieć wymodlone. W modlitwie poznajesz Boga. Modlitwa kształtuje w tobie charakter. Ja jestem pewna swojego powołania. Tego, dokąd idę. Dokąd zmierzam. Wiem, jaki jest cel. Bo wiem, kto mnie posłał. Nie pójdziesz. Ewangelia Łukasza. 11:2. Wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie. Wtedy, kiedy się modlisz, mów. Mów. Wiecie, że to w ogóle, w modlitwie w ogóle nie chodzi o wypowiadanie religijnych rzeczy. To tak samo, jak mieliśmy błogosławieństwo Lili, tak? Wiecie, że można w ogóle, można powiedzieć coś z serca. Rozumiecie? Boże, niech ona przychodzi łagodnie ząbkowanie, niech nie ma kolek, niech nie ma tego, niech jej się wiedzie. Rozumiecie? A można odwalić tak zwaną religijną czapę. Wiecie, o co chodzi? I teraz tak, Bóg ciebie zna, On wie, co ty przeżywasz. Ważne, żeby w modlitwie nie oszukiwać samego siebie. Przed Bogiem nie udajesz. Bogu się poddajesz, twardy jesteś w stosunku do diabła. Bogu się poddajesz tak,
na kolana i na twarz, a diabła w zęby. Robiłam interwały, Marta mi przesłała, bieg taki bokserski. Sama mi tam mierzyła 4 razy po minucie, spociłam się strasznie. Diabła w zęby, a przed Bogiem otwarte serce. Boże, nie radzę sobie. Ludzie mówią, chodź, jak ja powiem to, że nie radzę sobie, diabeł to usłyszy, jak ją uspokój się. Daj spokój. Trzymaj się zasad. Przed Bogiem otwarte serce. Mów, z czym sobie nie radzisz. Nie pozwalaj, aby rzeczywistość napierała. A bo wiesz, po takim czasie to wstyd już powiedzieć, że w ogóle wiesz, ja tam sobie z czymś jeszcze nie radzę. I lecę w iluzję, i następna iluzja, i następna. I tak naprawdę w ogóle dziura, dziura, dół, ale już niby stoję tu, na jakimś koniu na glinianych nogach. Ważne, żeby być szczerym przed Bogiem. Więc wtedy, kiedy się modlisz, mów, mów, z czymkolwiek sobie nie radzisz. Rozumiecie? Kiedy Artur siedział w więzieniu, był normalną, żywą, zdrową, jeszcze młodszą kobietą, potrzebującą też seksu. Więc przynosiłam Bogu całą moją seksualność. Wiecie, po prostu prosiłam o dar celibatu. I dostałam dar celibatu. Na ile? Na tyle, ile było potrzeba. Potem jak wrócił mąż, dar celibatu został udarany, ponieważ jest mi niepotrzebny, nie jestem księdzem. Jezus jest dla nas przykładem człowieka modlitwy. Jezus wszystko sobie wymodlił. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że jakiekolwiek masz pragnienie, jakiekolwiek masz marzenie o swojej służbie i tak dalej, to nikt ci tego w ogóle nie eksplodują rzeczy w twoim życiu na skutek modlitwy. Ty musisz wymodlić, ty musisz to urodzić. Musisz urodzić w ogóle, tak jak narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, rozumiecie? Tak muszą się w tobie urodzić rzeczy na skutek modlitwy, modlitwy. To jest bardzo ważne. To są mega w ogóle ważne rzeczy. Bądźcie ludźmi modlitwy. To ważne w ogóle, zapytaj dzisiaj Boga, czy jesteś człowiekiem modlitwy, a może odpuściłeś w ogóle modlitwę? Może już wszedłeś w takie miejsce, że już zobaczyłeś, no już jestem w takim miejscu, już teraz to ja w ogóle tak nie muszę, no teraz się pojawiły takie rzeczy i tak dalej, ja już nie muszę się modlić. Proś o pragnienie. Ja daję chcenie i wykonanie. To jest ten Bóg, Bóg cudów, który daje chcenie i wykonanie. Nie masz pragnienia? Przyjdź po pragnienie. Wiecie, co cechuje człowieka pragnącego? Przecież nieważne, co my powiemy. Ważne, co my robimy. Co robi mężczyzna, kiedy się spodoba mu kobieta. Gory se pachy. Sorry. Wiecie, wiele osób z was przeżywało i przeżywa jakieś miłości. Wiecie, co to jest adoracja. Wiecie, jak się tam ktoś spodoba. Co się wtedy dzieje. Odchudzę się teraz, tak? Taka będę. Akurat nie to jest najważniejsze. Wewnętrzny człowiek, którego widać, niestety widać, ponieważ życie, które jest w ukryciu, ono jest też widoczne na zewnątrz, ponieważ my prezentujemy. Jeśli nie masz pragnienia do modlitwy, to módlcie się o to pragnienie. Rozumiecie? Módlcie się o pragnienie do modlitwy. Nas pewne sytuacje nie zatrzymają. Będziemy szli dalej. Czy jest mi łatwo? Czy jestem cyborgiem? Nie jestem człowiekiem. Ale jestem człowiekiem modlitwy. I w modlitwie załatwiam rzeczy. Ustanawiam. A pamiętaj, w ogóle w Jezusie wszystkie twoje modlitwy są wysłuchane. I twoje nakazy są respektowane. My nie mamy, bo się nie modlimy. Rozumiecie? Nie można w ogóle zwalić tam. Wiesz, bo ja to nie mam. Ja nie wiem, jak ty nacierasz. Ja nie wiem, co ty w ogóle zrozumiałeś. Wiecie, ja pamiętam, jakim Artur był agresorem. Ja miałam tam niespełna 17 lat i w ogóle jestem świadkiem tego, jak wyrywa przystanek autobusowy. Taki, wiecie, 2 metalowe kołki z jakimś takim metalowym również szyldem i tam był rozpis autobusu. Ja w ogóle patrzę, trzyma go 3 tękich chłopów,
niosą jego tak pod pachy, ale razem z tym przez Agę. I brat woła mnie, mówi: Agata, chodź, bo on krzyczy, że tylko przy tobie będzie spokojny. Rozumiecie? Zdesperowany człowiek, pragnący człowiek, tak pragnął wyrwać ten przystanek, że go wyrwa. Z betonu. Tak jest. Spójrz dzisiaj w swoje serce i zobacz, jaki masz stosunek do modlitwy. Zobacz. Może tak naprawdę obarwić swoje życie na niedzielnym uwielbieniu, na modlitwie o Ciebie. A może teraz masz w głowie zamieszanko. Kiedy Chrystus jest w centrum, to jest sukces. Nie można mówić przewrotnie. Nie można mówić, że poznało się Jezusa jako Pana i Zbawiciela, że się jest człowiekiem modlitwy, że ustanowiło się podstawowe prawdy w swoim życiu jako prawdy oczywiste, najważniejsze dla nas i że mamy porażkę. Porażka jest wtedy, bo tak naprawdę te słowa się tylko wypowiada, a się nic z tym nie robi. Nie żyje się tak, jak się mówi. To jest to, co powiedziała Magda. Posłuszeństwo płaci, poddanie płaci. Zobaczcie. Powiedziałam kazanie na temat posłuszeństwa i poddania i natychmiast ludzie się zbudowali. Również powiedzieli, nie znamy takiego Boga. A to są jedne z podstawowych prawd, które ja usłyszałam, kiedy się nawracałam. Rozumiecie? Ja zupełnie byłam też inaczej uczona, w ogromnym szacunku w ogóle do autorytetów. My tego tutaj nie nauczamy, nie mówimy takich rzeczy, ale ja też wierzę, że jak się szuka Boga, to Bóg takie rzeczy ustanawia w sercach ludzi. Wiele rzeczy nie trzeba powiedzieć, ponieważ jak się szuka Boga i jak się jest człowiekiem modlitwy, to one się w tobie będą kształtowały. Ja najwięcej rzeczy do mojego życia, takich, które przełamały moje życie, usłyszałam na modlitwie. Na modlitwie. Ja jestem tak świadoma mojej modlitwy. Rozumiecie? Ja naprawdę, tak jak powiedziałam, że jestem bardziej świadoma mojego związku z Chrystusem niż z Arturem. Rozumiecie? Bo ja dzięki Chrystusowi żyję z Arturą. Ja musiałam zdecydować, że ja poniżam stare na poczet nowego i że biorę autorytet nad swoją duszą i zaczynam z nim żyć. Poznałam w swoim życiu człowieka, który siedział bardzo długo w więzieniu. Pojechałam do niego z takim pastorem na widzenie i on był człowiekiem modlitwy. Chcę wam powiedzieć, że modlitwa ją widać. Widać, że ludzie modlitwy chodzą w ogóle w potężnym autorytecie. Ludzie modlitwy chodzą w potężnym autorytecie. Oni są jak strażnicy. Tam diabeł blisko nie podchodzi. Wiecie, gdzie podchodzi diabeł? Tam, gdzie ma drzwi otwarte. A tam, gdzie są drzwi zamknięte, to diabeł nie podchodzi. I ten człowiek to w ogóle ma dożywocie. Ja go odwiedziłem w tym więzieniu. W ogóle to się bałam tam pojechać, siedział za morderstwo. Pojechałam z takim pastorem, który przyjechał z Anglii w ogóle. Ach, tam co on tutaj robił w samochodzie, jak ja zjechałam. Ja wiesz, nas policja w ogóle złapie. Po zieleni jechał, no w ogóle jechał chyba w przeciwnym kierunku. Ja wiem w ogóle, o co chodzi. On do mnie mówi, spokój się, jesteśmy z nieba. Mówi, my tutaj łamiemy wszystkie przepisy. I posłuchajcie, poszliśmy do niego na te widzenie. Jego nie wypuścili tak twarzą twarz do nas, za kratami, a my byliśmy na korytarzu i też stał strażnik. I on bardzo chciał, żebyśmy się pomodlili o niego. I zaczął się modlić innymi językami. Jak zaczął się modlić innymi językami, ja w ogóle zobaczyłam, że to jest człowiek modlitwy. My natychmiast z tym pastorem ukręciliśmy. Wiecie dlaczego? My w ogóle przed Bogiem ukręciliśmy. To jest człowiek, który nie miał nic. Był więźniem i miał Chrystusa w sercu. Miał Biblię. Żył kilkanaście lat w oddzieleniu. I pomodlił się innymi językami tak, że my obydwoje leżeliśmy na podłodze. Rozumiecie? To był taki autorytet. To był taki autorytet. Bądźcie ludźmi modlitwy. Ja wierzę w duchową wartość. To tak, jak jest ta sytuacja. Znam Jezusa.
i wiem, kim jest Paweł, ale Ciebie nie znam. W łeb, w łeb, w łeb. My jesteśmy innym Kościołem. My jesteśmy Kościołem, który chodzi w prawdzie. Żyje w prawdzie i prezentuje prawdę. I tu nie można pozwolić sobie na to, że już wiem pewne rzeczy, ale ich nie robię. Kiedyś Bóg mi dał takie słowo. Kiedy nie wiesz, poczytuję Ci to za sprawiedliwość. A kiedy wiesz i nie robisz, to dajesz realny przystęp diabłu do Twojego życia. Jeszcze raz, to jest bardzo ważne. Kiedy nie wiesz, to poczytuję Ci to za sprawiedliwość. Ale kiedy wiesz i nie robisz, to dajesz realny przystęp diabłu. W innych miejscach, gdybyście żyli sobie tak zwanym spokojnym życiem, diabeł by wam nie powyciągał pewnych rzeczy, ponieważ diabeł, on w ogóle, wiecie, nie bylibyście dla niego zagrożeniem. Ponieważ zazwyczaj jest tak, że ludzie po prostu chodzą z diabłem, nie wiedząc, że chodzą z diabłem. Mówią, chodzę z Bogiem, a chodzi z diabłem. Taka jest po prostu rzeczywistość wielu chrześcijan. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, słuchajcie. Bądźcie ludźmi modlitwy. To musi być number one w waszym życiu. Ludzie pytają, to co teraz ma być pierwsze? Jezus? To, 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 to. To jak się teraz z tymi warowniami? A która większa, ta? To poznaję przez tą, przez tą, przez tą. Ja nie wiem. Bądź człowiekiem modlitwy. Jak będziesz człowiekiem modlitwy i będziesz spotykał się z Bogiem, to On ci pokaże plan. Ja cały czas mówię do ludzi, idź do Ducha Świętego. Ja nie jestem Duch Święty człowieku. Ja nie jestem Duchem Świętym. Taka dziewczyna mówi tak. Przesłuchałam Twoje ukazania. No i mówię, zadałam Bogu pytanie. Boże, czy ja się prawidłowo ubieram? Uwielbiam te sprawy. Wiecie, bo to automatycznie zwala ciężar ze mnie. To nie ja ci powiedziałam. Wiecie, zwalaj to na Boga. Prowadź do Boga i wtedy ty będziesz miał w ogóle swoje ramiona wolne od ciężarów. Ja mówię, idź, zapytaj Boga, zapytała Boga. Duchu Święty, czy ja w ogóle, te moje takie ubranie, czy ono jest dobre? I usłyszała takie słowa. Ubierasz się jak prostytutka. I mówi do mnie, słuchaj. Duch Święty do mnie powiedział, że ubieram się jak prostytutka. Ale wiecie, ona nie ma pretensji do mnie. Dlaczego? Bo ja ją poprowadziłam do źródła. Do źródła mocy, do źródła odpowiedzi. Wiecie, w ogóle żadna to moja odpowiedzialność. Ona nie ma do mnie pretensji. Wiesz, bądź człowiekiem modlitwy. Bądź człowiekiem modlitwy. Otwórzcie teraz sobie Księgę Królewską. Tak. Pierwsza Księga Królewska 18, to jest taki dłuższy werset, 41-46. Chcę wam pokazać, jak bardzo ważna jest postawa modlitwy i nastawienie. To, co powiedziałam na uwielbieniu, że Eliasz, kiedy się modlił, to wstrzymał deszcz na 3 lata. I potem też na skutek modlitwy ściągnął deszcz. Przyjął pozycję rodzenia. Wiecie, ja rodziłam 2 dzieci pierwszego porodu, tak niekoniecznie pamiętam. Znaczy, troszkę pamiętam, troszkę nie pamiętam, ale tak nie do końca byłam świadoma chyba tego porodu. Byłam młodą dziewczyną, ale z Sarą, kiedy rodziłam Sarę, to już był to taki świadomy poród. I wiecie, ja przybrałam sobie taką postawę, w której mi było wygodnie. Lekarze kazali mi na takiej, takie są te piłki, takie duże, wiecie, gumowe z takimi tymi cyckami, nie? I tam, nie wiem, w ogóle było, ale kazali mi na tej piłce siadać i tam się, a mi w ogóle było niedobrze na tej piłce. Strasznie, nie chcę tej piłki, a tu mi chciał jeszcze po głowie płaskać. Ja nie chcę, ja nie wiem, jaką miałam swoją pozycję, ale wiecie, to się miednica w ogóle rozchodzi. Kiedy się rodzi życie nowe, kiedy kobieta daje na świat dziecko, nowe stworzenie, to kości się rozchodzą. Ból jest jak 150.
Ja rodziłam bez żadnego znieczulenia. W ogóle, jako wierzący człowiek. Wiecie, poszli ludzie tam, kobiety rodzą ze znieczuleniem. Ja rodziłam bez znieczulenia. Miałam poród bardzo szybki i bardzo sprawny, łatwy i tak dalej. Ale do czego zmierzam? To w ogóle ja wiedziałam, że ze mnie wychodzi życie. Rozumiecie? I tak ma wyglądać modlitwa. Przeczytajmy sobie ten werset. Jeszcze raz, pierwsza Księga Królewska, 18 rozdział od 41 wersu. Potem rzekł Eliasz do Achaba: podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Achab wstał, aby jeść i pić, Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu. Przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. I teraz zobaczcie. I tu w ogóle nie chodzi o tym, aby w modlitwie szaty rozdzierać i robić jakąś tam, nie wiem, religijną zajawkę, że teraz w ogóle bociana zrobię albo jaskółkę. Wiecie, aczkolwiek dla straty twarzy można robić różne rzeczy. No, kiedy tracisz swoją twarz, robimy różnego rodzaju rzeczy. Ale w ogóle, kiedy będziesz człowiekiem modlitwy, w ogóle zobaczysz, co to jest. Wiecie, no twarz rodzącej kobiety w ogóle na kłódkach, kiedyś tam kobiety w polu rodziły, w ogóle rodzi kobieta i głowę trzyma w ogóle między kolanami i ona wie, że ona rodzi. I teraz zobaczcie, Eliasz robi to wszystko bez Ducha Świętego. Wy macie Ducha Świętego. Achab wstał, aby jeść i pić. Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. Do swojego sługi zaś rzekł: Murze, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten wstąpiwszy i spojrzawszy, rzekł: nie ma nic. I rzekł do niego: powtórz to 7 razy. Za 7 razem rzekł: oto maleńka chmurka, jak dłoń ludzka, wznosi się z morza. Wtedy rzekł: idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadał wiatr i spał ulewny deszcz. Achab więc wsiadł na Rydwan i pojechał do Jezreelu. Eliasza zaś ogarniała moc Pana, bo przenosawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. Chodzi o to, że ściągnął deszcz na ziemię. Najpierw go wstrzymał, a potem go ściągnął. Wielką moc ma modlitwa sprawiedliwego. Ty musisz uwierzyć, że wraz z Jezusem zasiadasz na tronie. Przyjdź do Boga po objawienie tego tematu. Bo z tej pozycji będziesz skutecznie się modlił. Z tej pozycji będziesz się skutecznie modlił. Kiedy moja mama leżała w bardzo ciężkim stanie w szpitalu, ulepiła alkohol, zakrwawiły jej żylaki przełyku, miała naruszoną trzustkę, wątrobę, cukrzycę, w ogóle wszystkie chyba choroby świata. I kiedy ja tam wtargnęłam do tego szpitala, cały czas zaznaczam, jestem świadomym człowiekiem modlitwy i tego, kim jestem. Położyłam na nią ręce, zgromiłam diabła, zgromiłam śmierć, nakazałam wszystkiemu wracać, tak jak Bóg ustanowił dla tego ciała. Wyswobodziłam uzdrowienie z krzyża. Rozumiecie? Jeszcze do mojej niewierzącej siostry, znając duchowe zasady, mówię: przepraszam, teraz widzę Panie. Rozumiecie? Tego samego, nie było szans na przeżycie. Tego samego wieczora do mojej mamy wróciły funkcje życiowe i wzięli ją na oddział. Natychmiast następnego dnia z Robertem pojechaliśmy, aby ją namaścić olejem. Kiedy ją namaszczaliśmy olejem, kiedy położyliśmy na nią swoje ręce, ona się patrzy na nas i mówi tak: czy wy też widzicie, że z krzyża płynie krew? Ja wiedziałam, że ona ma objawienie Jezusa. Opowiedziałam jej wtedy o Jezusie i przyprowadziłam ją do Boga. Potem, kiedy na skutek swoich decyzji nie żyła zwycięskim życiem i kiedy umierała i kiedy znowu trafiła pod moje ręce i tym razem już modliłam się o jej wskrzeszenie z przyjaciółmi z kościoła. Modliłam się tylko i wyłącznie dlatego, że nie byłam pewna jej zbawienia. To była modlitwa. Walczyliśmy, kiedy ja już nie miałam siły, Michał stał jak wariat i ogłaszał: nie umrzesz, ale będziesz żyć i będziesz opowiadać dzieła Pana. Modliliśmy się modlitwą autorytetu, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi. Nie patrzyliśmy na to, co się dzieje. Rozumiecie? Powtarzaliśmy bardzo dużo razy. I przyszło do mnie przekonanie. Skąd to przekonanie również mogłam odczytać? Dlatego, że jestem człowiekiem modlitwy. Dlatego, że ja mam zbudowanego wewnętrznego człowieka. Rozumiecie?
że jak ktoś do mnie powie, czarne chmury nad Tobą zginiesz, to powiem, wątpię w imię Jezusa. Nie umrę, ale żyć będę i opowiadać będę dzieła Pana. Rozumiecie? Nie odejdę stąd, dopóki nie dokończę mojego biegu i nie zrobię wszystkiego, co mi Pan powiedział, żebym zrobiła. I wtedy otrzymałam takie przekonanie, nie wyzywaj już jej, bo jej już jest lepiej. Tak jest. Zadzwoniłam po zakład Bożego. Przyjaciele, to jest dla Was. Kiedy będziecie ludzie modlitwy, kiedy modlitwa będzie dla Was ważna, najważniejsza, tak ważna, aż zdominuje Wasze życie, to będziecie mieli sukces. Będziecie mniej pytać, a będziecie więcej uwalniać mądrości do ludzi. Naszym celem nie jest się ciągle zaleczać i podleczać. To jest też ważne. Ale my mamy dalej iść i budować Królestwo Boże. Mamy ewangelizować. Rozumiecie? Mamy uwalniać język. Świat czeka, aż objawią się synowie i córki Boże. Ale synowie i córki świadome. Rozumiecie? Nie tak, że się wyjdzie raz na ulicę i potem się dostaje w ciri od diabła i się więcej nie idzie. Bądźcie ludźmi modlitwy. Żeby walczyć jak lew z innych ludzi, musisz walczyć jak lew najpierw sam o siebie. To za życie jest. Byłabym kłamcą, gdybym Wam nawciskała kitów i powiedziała Wam, że wiesz, posłuchasz na zamka, polecisz na nim jak zwrócę od Pana. Nie polecisz, nigdzie nie polecisz. Nie polecisz nigdzie dalej, kiedy będziesz uczestniczył w nabożeństwach, w uwielbieniach i w modlitwach wstawienniczych. Ale polecisz, kiedy staniesz się człowiekiem modlitwy. Kiedy to, co wiesz, już zamienisz na działanie. Niewiele potrzeba, naprawdę. Powiem Wam teraz, do czego doprowadzę, kiedy nie jesteśmy ludźmi modlitwy. W ogóle jest coś takiego, że ludzie to myślą, że wiesz, już jestem w takim miejscu, że teraz to by mnie diabeł musiał zaskoczyć. Ja mówię, na 100% już leżysz i kwiczysz. Jak ja słyszę takie teksty, teraz to diabeł by mnie musiał zaskoczyć. Ja mówię, już cię trzyma. Tak cię trzyma w swoich rękach. Rozumiesz? On najczęściej przychodzi w postaci anioła światłości. Jeśli coś wiesz, a nie praktykujesz, to właśnie otworzyłeś mu furtkę. I powiedziałeś, choć nie wypowiedziałeś tego słowami, to całym swoim życiem krzyknąłeś, zapraszam Cię. On przychodzi w postaci anioła światłości. Powiem Wam o drugim człowieku, również więźniu. Więźniu, który siedział w celi o wzmożonej ochronie. Dla bezpieczeństwa siedział w tej celi. Miał z nim kontakt telefoniczny. Był człowiekiem modlitwy. Zbudował w więzieniu potężnie swoje życie. Zbudował swojego wewnętrznego człowieka. Ani razu nie chciał od nas paczki, ani razu nie chciał od nas kiełbasy, konserwy. Budował nasze życie. Pamiętam, jak wyszedł na spacer i cieszył się, że zobaczył wronę. Miał różne plany, będąc więźniem. Był realnym więźniem i zbudował życie modlitewne w czterech ścianach. Nie wiem, jak często przychodził do niego klawisz. Chyba raz w miesiącu miał telefon. On miał plan. On tam sobie życie ułożył, bo nie wiedział, kiedy wyjdzie. Chciał ewangelizować różnych ludzi, więc wiecie, cele obok mógł ktoś siedzieć. Były różne plany, żeby myszeczką dziubać w ścianie, żeby gryps przenieść.
głosić Ewangelię. Więzień. Zewnątrz więzień, w środku wolny. Potem wyszedł na wolność. W ogóle jak przyjechał, jak wyszedł z tego więzienia, pojechaliśmy po niego z Arturem. Jak go, w ogóle nigdy nie widziałam jego twarzy. I jak go zobaczyłam, to mówię, to jest on. Miał swoją Biblię. Tak na nas czeka. Ze swoją Biblią. I z takim, w takich niemodnych dżinsach. Może piramidach tam sprzed kilkunastu lat. Ale trzymał swojego przyjaciela. To zbudowało jego życie. Poradził sobie w więzieniu. Nie poradził sobie na wolności. Przeciwna historia. Powiedziałam kiedyś do niego, mój przyjacielu. Będąc w więzieniu, różne duchy nie miały do ciebie dostępu. Bo normalnie siedzisz w kiciu, jesteś zamknięty. No w realu to nie wygląda tak, że przychodzi klawisz, daje ci panienkę lub towar. Aczkolwiek różne są rzeczy w więzieniu, ale chyba tak nie było. Ale kiedy wyjdziesz na wolność, to dopiero będziesz mógł sprawdzić swoją wolność. Zupełnie inne demony będą na twoje życie oddziaływały, jak wyjdziesz na wolność. I a propos tego, że diabeł przychodzi w postaci anioła światłości, nie przyszedł do niego od razu tak i powiedział, ja jest Lucyfer, będziesz od dzisiaj mi służył. Nie. Bardzo drobnymi kroczkami zaczął odchodzić. Pojawiła się kobieta, w ogóle kobiety są przeciwne. Większość mężczyzn, których Artur zewangelizował w więzieniu, którzy byli członkami więziennego kościoła, natychmiast, kiedy oddali swoje życie Jezusowi, natychmiast odzywały się stare miłości. Rozumiecie? To jest rzeczywistość. Chcę, żebyście to zrozumieli. Kiedy będziecie ludźmi modlitwy, będziecie trzaskali diabła. A kiedy nie będziecie ludźmi modlitwy, diabłu się uda trzasnąć was. Nie mogę inaczej powiedzieć, bo to w ogóle to jest proza życia. To jest po prostu proza życia. Co się dalej dzieje z tym człowiekiem? Ta Biblia przestała być dla niego ważna. Przestał również być człowiekiem modlitwy. W ogóle jestem świadoma, mogę to powiedzieć, bo miejsce, w którym dzisiaj jest i to, jak wygląda, świadczy o tym, że przestał chodzić z Bogiem. Choć jest przekonany, że z Nim chodzi. Rozumiecie? Ale kiedy ja go spotkałam, kiedy on wyszedł namaszczony. On żył kilkanaście lat w oddzieleniu z Bogiem. Rozumiecie? Nie da się wtedy ukryć, że kiedy jesteś koło takiego człowieka i on się zaczyna modlić. Rozumiecie? To w ogóle to jest namaszczenie. Widać człowieka, który żyje blisko z Bogiem. Kiedy przestajesz być człowiekiem modlitwy, powiem ci, co się dzieje. Jezus przestaje być dla ciebie realny. Tak jak dominował twoje życie i był dla ciebie number one, tak jak przestajesz się modlić, przestaje Jezus być dla ciebie realny. Źle zaczynasz odczytywać rzeczywistość. Zaczyna się mówić przewrotnie. Na zło mówi się dobro i odwrotnie. Perspektywa prorocza jest tak zachwiana, że jest nie do odczytania. Rozumiecie? Jest wszystko wymieszane w jednym kule. Pojawia się niemożliwość i niemoc przebicia się przez naturalność. Zaczynają powracać grzechy. Cielesność bierze górę. Kiedy się mówi o Jezusie lub o pokucie, zazwyczaj tacy ludzie mówią, nie czepiaj się. Co się przepieprzyłaś? Próbuję ci życie uratować. Chcę się z powrotem postawić w te tory, w którym powinieneś stać. Już powinieneś spędzić jak lokomotywa.
nie mogę się modlić. Mam problem z dziećmi, mam problem z mężem, mam problem z pracą, mam problem z pracodawcą, mam problem z dziesięciną, mam problem z poddaniem, mam problem z posłuszeństwem. Mam w ogóle jeden wielki problem! Bo przestałeś być człowiekiem modlitwy, szczerej modlitwy. Ja mówię, wiecie, już po takim czasie wszystko z perspektywy swojego serca. Tylko i wyłącznie serca. Módlcie się. Bądźcie ludźmi modlitwy. Bądź człowiekiem modlitwy. Przemadlaj każdy temat. Dochodź do osobistego spotkania w tym temacie z Bogiem. Każda prawda niech będzie przemodlona przez Ciebie. Żebyś był zawsze gotowy do obrony swojej wiary. Żeby, wiesz, ja Cię zaprowadzę do mojego pastora, on Ci wytłumaczy. Nie! Ty masz wytłumaczyć. Ty masz być pewien tego. Tak jak wiesz w ogóle, że przyszedł do Ciebie Jezus, zbawił Cię, uratował Cię. Tak jesteś w stanie powiedzieć każdemu człowiekowi o każdej prawdzie. Czemu? Bo ona jest moja, przemodlona, przetrawiona. Rozumiecie? Ona mnie ukształtowała. W modlitwie będziesz poznawał Boga. Często usłyszenie jakiejś prawdy, to jeszcze nie jest to, że a, ja już tam wszystko załatwione. Ja mówię, usłyszałeś słowo dzisiaj, jakieś kazanie. A teraz jest czas, aby popracować nad tym w ogóle. Bądźcie ludźmi modlitwy. Nie tylko środowie, kiedy jest czas modlitwy wstawienniczej. Ale bądźcie ludzi modlitwy. My zawsze, czy mieliśmy grupę domową, czy byliśmy we dwoje jako małżeństwo, zawsze stawialiśmy na modlitwę. Rozumiecie? Nie daj się diabłu z tego rozbroić. Norbert jest człowiekiem pokuty i kościoła. I człowiekiem modlitwy. Wiecie? Bądźcie ludźmi modlitwy. Ustanówcie w ogóle modlitwę w swoim życiu jako jedną z ważniejszych rzeczy. Coś Ci powiem, jeśli nie zjesz na czas, to nic Ci się nie stanie. Nic Ci się nie stanie. Ale kiedy nie będziesz się modlił, rozumiesz, to Jezus przestanie być dla Ciebie realny. W sposób bardzo naturalny będziesz mówił w sposób przewrotny i będziesz wykrzywiał drogi Pańskie. I kiedy potem ktoś powie prawdę, to Ty powiesz za mordyzm. Nie za mordyzm. Miłość w działaniu. Ojcostwo w działaniu. Ale Ty odszedłeś tak daleko, dlatego, że przestałeś się modlić. Nie modlisz się. Modlitwa stała się dla Ciebie ciężarem. To, co kiedyś było dla Ciebie chlebem powszednim, to, co kiedyś było dla Ciebie ważne, teraz jest dla Ciebie nieważne. Rozumiecie? Kiedy będziesz się modlić, zobaczysz, jak będą odpadały od Ciebie warownie. Nie będziesz się już wtedy zastanawiał, która na której, która pod którą, która z boku, z góry, z podskoku, a tam nie zaskoczy, jak podważę dom, to ta siupo trudniej mnie tutaj zaskoczy. To Cię nie będzie atakowało. Nic Cię nie zaskoczy, warownia Cię nie zaskoczy, diabeł Cię nie zaskoczy, nikt Cię nie zaskoczy. Wiesz, będziesz modlił się z muzyką i bez muzyki. Będziesz się modlił z perkusją i będziesz się modlił wtedy, kiedy będziesz sam, będziesz modlił się tak, jakbyś miał uwielbienie, ponieważ wewnątrz Ciebie będzie Ci grał Twój duch, którego będziesz rozpoznawał. Ja tak rozumiem chrześcijaństwo. Rozumiecie? Wiele ludzi do mnie mówi tak, tak, rozbujałaś to uwielbienie tutaj. I ludzie poczuli się jak na dyskotece. Ja mówię, ja też przez chwilę tak o tym pomyślałam. A z drugiej strony, to jest wyraz mojego serca. To jest wyraz mojego dziękczynienia dla Jezusa. Rozumiecie? Ja w ogóle, to nie ode mnie zależy, czy ludzie będą grzeszyć. Ludzie grzeszą, bo chcą. Rozumiesz? To jest wyraz mojego serca. Mojego dziękczynienia. Taka jestem. Naprawdę uwierzyłam w to, rozumiecie, że ja i Jezus jedno jesteśmy. Przebywajcie z Bogiem. To jest bardzo ważne.
To jest najważniejsze. Niech Chrystus będzie realny w waszym życiu. Amen. Kiedyś człowiek, który przez kilka lat był moim mentorem duchowym, lata temu na konferencji jednej głosił na temat modlitwy i mówił, że jeżeli się nie modlisz od kilku miesięcy, to masz prawdopodobnie nieodwracalne skutki swojej duchowości. Jeden człowiek, taki liberał, tam siedział i mówił, ale przecież jesteśmy pod łaską. On powiedział, tak, jesteśmy pod łaską. Nikt nie mówi, że nie jesteśmy pod łaską. Ten człowiek z sali powiedział, ale ja tak się nie modlę już długo. Modlę się wtedy, kiedy mnie pobudzi Pan. Ten mój mentor sobie powiedział, giniesz, bracie. I nie wiesz, że giniesz. Giniesz i nie wiesz, że giniesz. Od 2001 roku jestem człowiekiem modlitwy. W dzień i w nocy. Nie polega to na tym, że chodzę bez przerwy i się modlę, mówię coś. Absolutnie to nie o to chodzi. Modlitwa to jest stan. Prosechomai, greckie słowo. Skierowanie na. To jest słowo określające modlitwę. Prosechomai, skierowanie na. W jakiejkolwiek sytuacji życiowej się znajduję, w jednej mikrosekundzie jestem w stanie być skoncentrowany na całym niebie. Mogę robić każdą rzecz, najbardziej cielesną, prozaiczną, codzienną. Mogę mieć zaangażowany cały mój intelekt i emocje w tą rzecz, ale w jednej mikrosekundzie jestem w stanie przekierować wszystko na niebo. Wszystko. Dlaczego? Bo funkcjonuję w systemie prosechomai. I nie wyobrażam sobie inaczej. Są różne natężenia prosechomai w moim życiu. Różne natężenia. To są różne przestrzenie. Modlitwa jest światem. Modlitwa jest rzeczywistością. Modlitwa jest czymś, w czym żyjemy i poruszamy się. Ukierunkowanie na przez cały czas. Przez cały czas. Wiecie, 90% konfliktów w naszym małżeństwie zostało załatwionych w modlitwach. O 90% rzeczy nigdy z moją żoną nie rozmawialiśmy. O rzeczach, które nas dzieliły i nie mogliśmy sobie z nimi poradzić. Rozumiecie, o czym mówię? O 90% rzeczy. Szliśmy do swoich komór. Szedłem do swojej komory i mówiłem do mojego Boga, Panie Boże mój, ząb, nie rozumiem, o co mojej żonie chodzi. A ona szła i być może mówiła to samo, nigdy nie pytała. Ale w wyniku naszych komór zaczynaliśmy być zorientowani na siebie, rozumieć, o co chodzi, a raptem zaczynałem wiedzieć, o co chodzi mojej żonie. Raptem, w wyniku prosechomai. Rozumiecie? Teraz wracam do domu, bo nocowałem w Warszawie, konsultacje miałem 2 dni po rząd. Wracam i stoją na korytarzu 2 doniczki z kwiatami takie. Moja myśl była taka, mamy nowe kwiaty. Nie widziałem, dopiero zaczęłem. Dopiero jak zobaczyłem, że tamte są wyniesione. Ale w czym jest sprawa? Nigdy już nie powstają w moim pytania, dlaczego, po co? Takich rzeczy już nie ma. Widzicie, dlaczego daję wam taki przykład od najmniejszych spraw po największe sprawy? Od najmniejszych spraw po największe sprawy. W modlitwie. W modlitwie rzeczy się dzieją. W modlitwie rzeczy się dzieją.
Panie, proszę. Ojcze, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem, który wpływa na nas. Ty święty, Ty, który jesteś tym, który uwielbia Jezusa w nas i przypomina nam wszystko, co powiedział Jezus. My dziękujemy Tobie, że jesteśmy w stanie modlitwy wiecznej. Duchu Święty, my jesteśmy nakierowani na Ciebie. My w imieniu Jezusa związujemy każdą demoniczną siłę, która w jakikolwiek sposób próbowałaby przeszkadzać nam w realizacji życia modlitewnego. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że nasze życie modlitewne, indywidualne i społeczne będzie rosło i rozwijało się. Duchu Święty, dziękujemy Tobie, że w modlitwach jesteśmy niezwyciężeni, nieprzejednani i nigdy się z nich nie wycofamy. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty na nas to włożyłeś i Ty nas w tym prowadzisz. W imieniu Jezusa. Amen.